To co? Do prokuratury Jaworzno zadzwonimy sobie do pana prokuratora Zbigniewa Broszka. Dzień dobry, pani Rafał Stępniak. Poproszę z panem prokuratorem Zbigniewem Broszkiem. Niestety pan prokurator jest dzisiaj na wokandzie. Na wokandzie wróci? Niestety już nie. Jest dzisiaj cały dzień nieobecny. Rozumiem, rozumiem. A jutro jaki ma zaplanowany dzień? Jakby pani mogła pomóc? Wie pan co, ja nie wiem, jak prokurator ma zaplanowany grafik. Dobra, bo wie pani co, bo poszukuję zdjęcia w ogóle też, bo bym chciał też wiedzieć, jak ci ludzie wyglądają u was, a nie mogę nigdzie tego znaleźć. A czy jest jakaś szansa na przykład, żeby zdobyć zdjęcia prokuratorów? No bo to by było miło, wie pani, żebym przynajmniej wiedział, z kim ja rozmawiam przez telefon. Rozumie pani, prawda? No właśnie. Proszę? Staram się zrozumieć. Staram się, dobrze. A to prawda jest, że wy w ogóle tam w maseczkach nie chodzicie? No bo sam widziałem. No ja się pytam tylko, czy to prawda jest, że tam prokurator nie chodzi w masce u was. Zawsze pan może zweryfikować. No właśnie, ja weryfikuję. Ja tylko mogę zweryfikować tylko to, co widzę, jak się przemieszcza tam pomiędzy tymi oddziałami u was, tam u pana Leszka. No a pan Leszek, wie pani o kim mówię, pan Leszek? Domyślam się, o No kim właśnie, a pan pan mówi. Leszek też nie chodzi, nie? Dalej. Ale to jest pytanie dla niego. Jak pani go Jeśli pan. ostatnio widziała, to też, bo ostatnio jak ja widziałem go, to mówi, że on nie musi. Dlatego ja chciałem się pytać, jak tam w ogóle jest sprawa, bo widzi pani, jest taki temat, bo moja mama jest wezwana właśnie przez pana Broszka i w ogóle nie chodzicie w tych maskach, a ona jest starszą osobą, a teraz jest to zagrożenie takie i ja nie wiem, jak wy to teraz podchodzicie do takich tematów. Bo tylko wy ubieracie, rozumiem, te maski na potrzeby, jeżeli przychodzi na przykład świadek, a potem ściągacie. No ale o co konkretnie panu chodzi? No, Bo ja maski tak nie chodzi mi. rozumiem tego za bardzo, dlaczego pan. Każdy Już prokurator ma osobny gabinet. Jeżeli jest, przebywa tam w gabinecie, nie jest obowiązany noszenia maseczki, prawda? nie jest? Nie, jeżeli sam jest w gabinecie, nie jest. Ale to jest przecież pomieszczenie zamknięte. To w każdym pomieszczeniu zamkniętym od rana do Jeżeli wieczora. to jest jego gabinet i przebywa tam sam, to nie jest obowiązany noszenia maseczki. O, ciekawe. Ciekawe, dlaczego ja dzwonię? Dlatego mówię, że moja mama jest starszą osobą i jest wzywana właśnie na świadka. A jak wy tam nie chodzicie i tylko mówię, ubieracie tylko na potrzeby, no to tam jest straszne zagrożenie przecież. No właśnie, to jak to przy mają rozwiążemy? Nie wiem, to się już pana mama musi do tego No właśnie, ustosunkować. ona nie bardzo chce do was przyjść. No to jeżeli nie chce, no to niech się nie stawi po prostu, I może się nie że po prostu stawić. nie może, że się nie może stawić. No właśnie, bo została właśnie teraz ta pandemia i wy tak ludzi zwołujecie w te miejsca, gdzie są najwięcej zagrożeń jest wtedy, w tych budynkach zamkniętych i no i może wy tam rozsiewacie tę pandemię, nie wiem, proszę panią, bo tak się zastanawiam głośno nad tym. To jest tak samo jak pan jeździ komunikacją miejską, No nie jak pan jeżdżę. chodzi na zakupy. To jest dokładnie na tej samej zasadzie. No nie, to nie jest tak, bo te sklepy są większe, wie pani, a u was to jest A ewidentnie. komunikacja miejska, autobus uważa pan, że jest większa? Ale widzi pani, że ludzie i mają, i nie mają, a u was w ogóle nie noszą. To jest to. Dobrze, czy jeszcze w czymś mogę panu Ale pomóc? dobrze mówię, że dalej nie nosicie. Czy ja jeszcze w czymś No mogę właśnie panu to mi, pomóc? proszę mi odpowiedzieć i się wyłączam już. To co, nie chodzicie jednak w tych Czy maskach? ja mogę w czymś jeszcze panu No pomóc? tak, czy nie chodzicie w tych maskach, chcę się dowiedzieć. No od pani, szczerze. Szczerze. Halo? No właśnie, ja tylko odpowiedź chcę od pani szczerą i się wyłączam. Dobra? Maseczek jest po prostu regulowany. Regulowane jest. A u was na przykład jest Regulowany. tak, że zaszczepieni na przykład mogą nie chodzić? A czy pan ma do tego upoważnienie, żeby się pytać, kto jest zaszczepiony, a kto nie? Tak. Nie jest pan upoważniony do Jestem. tego? Nie jest Jestem. pan. No i jak mogę za to zapytać, to Proszę jestem. pana, ja powiem szczerze, że ja już wyczerpałam chyba temat rozmowy z panem. Czy Nie, jeszcze ja nie jest coś, czego mogę? wyczerpałem. Proszę mi tylko odpowiedzieć, co z tymi maseczkami się naprawdę wyłączam. Chodzicie czy nie chodzicie? Krótko, nie chodzicie. To proszę to powiedzieć szczerze i dziękuję bardzo za rozmowę w takim wypadku. Ale Dziękuję bardzo. nie, jeszcze nie. No jeszcze najpierw mi pani odpowie, a potem podziękuję. Ja panu bardzo serdecznie dziękuję za Jeszcze telefon proszę mi, miłego dnia, życzę do proszę widzenia. panią. Halo? Halo? Słuchajcie, no, szczery by odpowiedział szczerze, a nieszczery to wiadomo, nie?
No właśnie, usłyszeliśmy, jak to jest w prokuraturze jaworznickiej, a materiały, ja już mam na nich, przecież oni w ogóle nie chodzą w tych maskach. Tak, to jest taka praworządność. Oni stają na straży praworządności. Właśnie. A prokuratorowi nie wolno się zachować w sposób, który mógłby przynieść ujmę godności prokuratora lub osłabić zaufanie do pełnionego przez niego urzędu. Właśnie, a to trochę osłabia ich zaufanie, jeżeli ja nie wiem, co tam się dzieje. Bo jakby mi powiedzieli wprost, że wszyscy chodzi mi jak jeden mąż, to ja bym tam do nich chodził często. Ale jak ja słyszę tutaj, że oni robią wszystko, żeby nie mówić, no to raczej to jest niepewność, tylko osłabienie zaufania, tak? No właśnie, więc badamy sprawę dalej. Zafascynowała mnie właśnie ta rozmowa z panią starszym referentem, panią Ewą z prokuratury i postanowiłem pociągnąć temat dalej. Więc cóż, no zadzwonimy jeszcze raz do prokuratury. Dzień dobry. Jeszcze raz, Rafał Stępniak, bo proszę panią, opowiedziałem tą całą historię mojej mamie i ona jest bardzo praworządna osoba. Oczywiście w masę nie chodzi i powiedziała mi tak, Rafcio, zapytaj jeszcze raz tą panią, bo ona się ma spotkać z panem prokuratorem Zbigniewem Broszkiem. Wy jesteście kompletnie niepraworządni i w ogóle sobie robicie jaja z ludzi. Proszę panią, ciekawi mnie temat, bo pani powiedziała, że prokurator jak jest sam, to on nie musi mieć maski, prawda? No właśnie, a ja się chciałam zapytać, właśnie też mama chciała zapytać, bo ona jest inteligentną osobą i mówi tak, zapytaj tą panią, czy jeżeli ona wchodzi do gabinetu, to prokurator ubiera maskę? Ja chodzę w maseczce. Ja Moja jestem rozumiem, tak. przedstawiona na tym punkcie. Oczywiście, a prokurator, no jak pani wchodzi, to on ubiera, czy nie ubiera? Bo Wie wtedy pan we co, dwójkę to są takie jesteście. nasze sprawy wewnętrzne Ale i nie, bo to nie są wewnętrzne, tylko to są społeczne. proszę pana, Bo ja chodzi mi o to, powiedziałam czy tak, on wy. jeżeli chodzi o pytania ze strony mamy, to poproszę mamy Tak. do telefonu i ja mamie wtedy wytłumaczę. Jeżeli pan jest Ja pełnomocnikiem jej mamy, przekażę. Ona mi ufa. proszę złożyć pełnomocnictwo. No i wolę ja rozmawiać, powiem szczerze, bo ja się dużo dowiaduję wtedy, też się uczę. Ale przecież mamie nic się nie dzieje. Mama może podejść do telefonu. Może, ale musiałaby zejść, a to jest starsza osoba, wyjaśniam pani. Więc ja mam takie pytanie, co się dzieje z prokuratorem, jak on panią na przykład widzi, no bo pani patrzy na niego, nie? Ten ubiera tą maskę, rozumiem, czy nie ubiera? Czy jeszcze jakieś pytanie ma Tak, pan do mnie? chodzi mi Czy o chce to, pan bo ja zadać nie wiem, pytanie, pani, powiem pani, bo które ja nie wiem po prostu jak. mama powinna zadać, a nie pan? No o to chodzi, proszę panią, że jak moja mama wejdzie, to co, prokurator przy niej ubierze maskę? O to chodzi? Dobrze pytam? O to miałem zapytać. Czy on ubiera wtedy maskę, jak moja mama wchodzi do gabinetu jego? Wtedy są we dwójkę. Tak? Prokurator już jest przygotowany, jest w maseczce. Przygotowany, no właśnie, ale jak pani do niego wchodzi, to jest też musi być przygotowany, bo on nie wie, kto wchodzi do gabinetu jego. Tak? No właśnie, to chodzi mi. Tak. Jakieś do Cały niego czas konkretne ten sam pytania? temat, proszę panią. Cały czas i się naprawdę, mnie tylko to interesuje. Czy on ubiera tą maskę? Chodzi mi o to. A czy pan chodzi w maseczce? Nie, w ogóle. No to mamy temat. Ale, proszę panią, mi chodzi o prokuratora. Nie o mnie, bo ja wiem, co robię. Jestem świadomą osobą. No właśnie, jestem świadomą osobą i chciałbym też siebie uświadomić, co robicie w takich sytuacjach w prokuraturze, bo jesteście praworządni. No, czyli z definicji musi ubierać tę maskę, proszę panią, tak? Ja proste pytania zadaję, prawda? Łatwe to są pytania. Pani Ewo, to są łatwe pytania. No, ubiera czy nie ubiera? Co pani widzi? Może pani zrelacjonować, co pani widzi, jak pani otwiera jego drzwi? Panie Ewo. Ja po prostu słucham, bo ja chcę usłyszeć Tak, jakieś konkretne no pytania, konkretne, a ja pan chciałem chce mówić. zapytać, proszę panią, no nie wiem, czy Proszę powtórzę. zadzwonić, żeby mama zadzwoniła, a nie proszę Powtórzę, mówić. tak, powtórzę to pytanie. Co pani widzi, jak pani otwiera drzwi do gabinetu i widzi, że pan prokurator Zbigniew Brożek nie ma założonej maski? To on ją ubiera przecież. No jasne, że ubiera. Pani Ewo, no to tak się odpowiada, że ubiera. Pyta, skoro pan wie? No ubiera czy nie, pani Ewo? Co pan No, pyta, pani? bo praworządny by ubrał. Proszę panią, praworządny by ubrał. A on się pytam właściwie, czy on ma jednorazową, czy on ma tak ściągniętą do brody, czy ma położoną na biurko. I on dopiero ubiera. O to mi chodzi. No co pani widzi? No proszę mi to powiedzieć. Prokurator siedzi w maseczce.
Nie, bo on siedzi sam. Pani powiedziała, że nie musi. To nie chodzi. Jak nie musi, to pani Ale go... jeżeli ktoś do niego wchodzi, prokurator nakłada maseczkę. Właśnie, nakłada. I chodzi mi o to, Nie proszę panią, czy... nakłada, ma już nałożoną do szuflady. Ma już. Czyli on mówi, że najpierw, że proszę nie wchodzić, dopóki nie założę maski? Tak to działa? Czy dopiero drzwi się otwierają, on zakłada? No łatwe zadaję pytania, proszę panią. Pani go widzi na co dzień. No proszę mi to ułatwić, naprawdę. Będzie mi pani bardzo pomocna. Naprawdę pani pomaga. Pomaga mi pani. Społeczeństwu pani pomaga. Każdemu pani pomaga. No chce pani wyeliminować takich oszustów? Chce pani pracować z oszustami? Ja bym pani życzył jak najlepszą pracę. Taką, żeby pani była szczęśliwa i podekscytowana tą pracą. A nie, żeby pani się otaczała oszustami. No to niechże pani powie. Zresztą pani powie prawdę, proszę panią, za prawdę pani nikt nic nie zrobi. Nic. A ja jeszcze panią obronię. Ma pani gwarantowane u mnie, bo ja jestem świetny z psychologii, proszę panią. Bardzo się cieszę, No że pan właśnie, to jest ja świetny pani. psycholog. Proszę? Bardzo się cieszę, że pan zdała swoją domenę w życiu. Tak, to jest mi właśnie fascynuje mnie to i dlatego fascynuje mnie zachowanie ludzkie, dlatego ja badam zachowania ludzkie. Więc pan powinien mieć specjalne uprawnienia w tej materii. No właśnie, widzi pani, nie potrzebuje takich uprawnień, żeby być świetny. Dobrze, Niech a pan skończmy zabezpieczy. temat może. Tak, to wchodzimy na drugorzędny temat. To co z tą maseczką? Jest on ma na biurku ją i on ubiera, czy ma na brodzie? Prokurator ma na sobie maseczkę. Nie ma, proszę panią, bo sama pani powiedziała, że oni nie chodzą. Proszę panią, pani troszeczkę sprzecznie działa. Nie, proszę pana, ja nie działam sprzecznie. Wewnętrznie sprzecznie. Ja nie Pani ma działam sprzecznie nieustaloną wewnętrznie. prawdę. Nie chce pani wyjawić prawdy, jak to jest? Proszę pana, jest już taka godzina, No. że już człowiek No, powinien 4 minuty pani zostało pracy, proszę panią, jeszcze. No właśnie, to skończmy ten temat maseczki normalnej i pani jest wolna. Gwarantuję pani, ja odkładam sławkę. Zmierzam do tego, żeby się dowiedzieć, co się dzieje z tym prokuratorem, jak ktoś do niego wchodzi. No właśnie, co się z nim dzieje? No może, bo jest pandemia, to on powinien natychmiast to robić. Drzwi się powinien otwierać, on powinien natychmiast łapać tą maseczkę i ubierać. Że ja idę tym korytarzem. Aha, czyli on po krokach wie, że pani do niego idzie? Nie, proszę pana. To jak to działa? Nie, proszę To pana. skąd on to wie, że pani wchodzi? Siedzi u siebie w Aha. maseczce i słyszy, jeżeli ktoś idzie. Ale w poprzedniej rozmowie nie siedział, bo nie muszą. Sama pani wie, że jak ktoś nie musi, to nie siedzi. Proste. No to jak to jest? Jaka prawda jest w prokuraturze? Jaka jest prokuratura prawda? No, proszę panią, pani jest człowiekiem, społecznością naszą, kochaną jawożniczką. Pozbądźmy się, proszę panią, oszustów. Naprawdę. No właśnie, i proszę, ile on tych maseczek ma, bo to są jednorazowe, rozumiem. To ktoś mu to wyrzuca? Proszę panią, bo moja siostra jest stomatologiem i ona ma takie specjalne pojemniki na, wie pani, na takie rzeczy. Jedna może do śmieci wyrzucić, a inna musi do takich specjalnych pojemników i ktoś je odbiera. A u was na przykład ktoś zbiera te maseczki, które są jednorazowe i ktoś je wywozi? To są te odpady specjalnej troski. Czy u was jest taki zwyczaj w ogóle? Czy wy do kosza wrzucacie? Tam, gdzie te papiery? Bo czasami te papiery się bierze z powrotem, nie? Od was z kosza. Jak się niechcąco wyrzuci. No to tam z tymi maseczkami to wszystko leży. Matko jedyna. Naprawdę. Pana. Znaczy nie do państwa. No bo ja próbuję pani pomóc jakoś, żeby pani odpowiedziała szczerze. Dobrze, jak to się wszystko już wydało, to wystarczy tylko być szczerym, bo teraz jak pani jest nieszczera, to pani sobie robi podgórkę. Ja pani mówię, że to się wydało już. No Wydało, to ja to tylko jest panią proszę o pana szczerość. przekonanie o Tak. sprawie, to jest pana To jest nawet moja indywidualne wiara, subiektywne proszę panią. zdanie. To jest moja wiara. Oczywiście ma pan prawo w to wierzyć. No jasne, a pani w co wierzy? A to jest moja prywatna sprawa. No dobrze, a to jak to z tą maseczką jest? Z panem naszym kochanym Zbigniewem? A to ja nie wiem, proszę No pana. wie pani, bo pani go widzi. Oj, widzi pan, Ja że. się nie będę z panem rozgadywać, bo jest za 2:30, proszę No pana. jeszcze ma. A u mnie nawet za minutę widzi pani. To u mnie pani by szybciej skończyła pracę o minutę. No właśnie, dobra, to ja panią może pożegnam, zostawiam panią z tą minutą i proszę pamiętać, że ja mogę o to jeszcze zapytać, dobra? No właśnie, i proszę powiedzieć prokuratorowi,
żeby się zachowywał praworządnie i żeby przestrzegał etyki zawodowej. I jeszcze proszę mu powiedzieć, że jak będzie dzwonił Rafał Stępniak, to ma nie odkładać słuchawki. Oczywiście przekażę. Dobrze? No właśnie, i proszę nie udawać też, że go nie ma, bo ja też będę wiedział, kiedy on jest, a kiedy nie ma. Dobrze? Bardzo pani dziękuję za informację. Do widzenia, do przyszłego zobaczenia.